Witam Państwa serdecznie. No cóż, piękna jesień w tym roku dla Rakowa. Chciałoby się, żeby ta pora roku trwała jak najdłużej. Bardzo dobra gra, bardzo dobre wyniki. Dzisiaj rywal postawił nam poprzeczkę bardzo wysoko. Puszcza to zespół, który od 10 kolejek nie przegrał meczu. Dzisiaj grał z nami bardzo zdeterminowany, często sięgając po środki z pogranicza MMA lub innych sportów walki. Widać było wielką determinację na boisku i wielką chęć pokonania lidera. No my przeciwstawiliśmy temu jakość, kulturę gry, taktykę, nasz pomysł na grę. Robiliśmy swoje i przyniosło to skutek, także 3 punkty jadą do Częstochowy. Ten sezon zaczął się od zwycięstwa z Puszczą, no i pierwsza runda zakończyła się naszym pierwszym miejscem. Mam nadzieję, że to rozpoczęcie tej rundy będzie takim dobrym prognostykiem na koniec sezonu. Przegraliśmy dzisiaj mecz z bardzo dobrym zespołem i to boli, bo chcieliśmy dzisiaj zagrać w taki sposób, żeby dzisiaj zapunktować. Było to chyba widać, że zespół realizował założoną taktykę. Oczywiście też popełniliśmy błędy, ale chcę powiedzieć i podkreślić, że jestem dumny z chłopaków. Mimo, że przegraliśmy, uważam, że zagraliśmy jeden z najlepszych pojedynków w tej rundzie i czy w tym sezonie. Szkoda, że nie zaowocowało to zdobyciem choćby jednego punktu, ale przeciwstawiliśmy się rywalowi kompletnie z innej półki, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjno-sportowe i tak jak powiedziałem wcześniej, jestem dumny z chłopaków, mimo że przegraliśmy i ja zawsze szukam tych minusów w naszym grze, kiedy nie wygrywamy. Ale na dzisiaj na gorąco mogę tylko powiedzieć, że szacun dla zawodników. Dziękuję.